Do wydania w tegorocznym budżecie jest 40 milionów złotych, dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Wydawać by się mogło, że spadło zainteresowanie łodzian. W 2013 908 wniosków, w 2014 o 400 mniej. Nic bardziej mylnego. Projekty są po prostu bardziej kompleksowe i dopracowane. Wstępna weryfikacja, zarówno merytoryczna, jak i formalna, pokazuje, że te projekty są znacznie lepiej przygotowane przez wnioskodawców niż w roku zeszłym. Także liczymy, że znacznie mniej tych projektów zostanie odrzuconych. Wnioski, które napłynęły do Biura do Spraw Partycypacji Społecznej, są sprawdzane pod względem formalnym, skanowane, by jak najszybciej trafić na stronę. Urzędnicy ustalają też, do jakiego wydziału powinny trafić konkretne projekty. Sporo jest wniosków, które dotyczą boisk, placów zabaw. Sporo, dużo więcej wniosków dotyczy, powiedzmy, takiej rowerowej infrastruktury, czy w ogóle związanych z rowerami, od małych typu jakieś stojaki przy szkole, po trochę większe. Są też projekty kontrowersyjne, na przykład propozycja zlikwidowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do Piłsudskiego. Najpóźniej 9 czerwca ma zostać podana lista wniosków z podziałem na rejony.